On dawał wszystkim ludziom pieniądze, bo panie Krzysiu, może pan mi 5 zł pożyczyć, dać mi. On dawał 50 zł. Jakim przyjacielem był Krzysztof Krawczyk? Słuchaj, on był rewelacyjnym człowiekiem. Jemu nigdy na pieniądzach nie zależało, wiesz. Ja pamiętam, zawsze z nim miałem takie problemy, że jak zarabialiśmy w Trubaduru takie same pieniądze, to on po 3-4 dniach już nie miał tych pieniędzy. Komuś coś postawił, zaprosił na obiad, szpanował. Milioner jednego dnia, 2-3 dni. Ale on taką miał naturę. On mi mówił zawsze, że na pieniądzach mu nie zależy, że Fenicjanie zrobili błąd, bo tak powinni, wiesz, jak był tak handel wymienny, ty byś mi buty dał, ja tobie spodnie, a pieniądze to on uważał za truciznę, bo dlatego się ludzie kłócą przez pieniądze, zabijają się przez pieniądze. Problemy są tylko przez pieniądze. Oczywiście pieniądz ma też piękne sprawy, że można bardzo lekko żyć i można godnie żyć też, no bo pieniądze pomagają. On miał takie specyficzne podejście do tych pieniędzy. No. I pamiętam, tutaj zawsze chodziliśmy tutaj w Łodzi, przyjeżdżał, Ewa jego przywoziła. Przywoziła i sobie szliśmy tu do Anatewki, takie miejsce jest w Łodzi. I tam zawsze szliśmy ulicą Piotrkowską. Nie? On miał zawsze mnie, zapraszam ciebie na obiad dzisiaj. Ja w porządku. Ale idąc do tej Anatewki, on dawał wszystkim ludziom pieniądze, bo panie Krzysiu, może pan mi 5 zł pożyczyć, dać mi. On dawał 50 zł. Zanim doszliśmy do tego miejsca, to już on tych pieniędzy nie miał. Ode mnie pożyczał, oczywiście on oddawał wszystko, oddawał, ale to był właśnie Krzysztof. No. Ale potem już wpadłem na taki pomysł, jak przyjeżdżał, no my szliśmy w to samo miejsce, to się pytam, no idziemy w to samo miejsce, Anatewka. Idziemy, idziemy. A idziemy Piotrkowską, bo ja dawno na Piotrkowskiej nie byłem. Ja nie idziemy bocznymi ulicami, bo nikt od niego nic nie wołał. No nie, to był taki człowiek, dusza człowiek, no.